Świętuje Pani jubileusz, 50-lecie pracy scenicznej. Tak. Jakie to emocje? Dziwne. Dziwne jakoś, jak to mówię, to tak jakoś dziwnie, bo człowiek ciągle czuje się młody, tylko trochę się starzeje. Więc no, nie mogę tylko zrozumieć, co jest faktem. Tak, no ale muszę przyjąć i się ucieszyć. No i cieszę się oczywiście, cieszę się, że jestem tutaj, że się coś takiego realizuje. Dobrze. A czy jest któraś z ról, która szczególnie Pani zapadła w pamięć, jest ona szczególnie bliska, jest Pani z niej wyjątkowo dumna? Myślę, że to ja czasami coś mi się podoba, a to się jakoś mało sprawdza. Myślę, że każda jakaś następna jest kolejnym wyzwaniem i to jest ta ulubiona, która jest przede mną ciągle, tak? W ogóle, że w tym wieku teraz, że coś takiego mi się wydarzyło, jestem bardzo szczęśliwa, że tak się poskładało, że mogę tu być i pracować z Wawrzyńcem Kostrzewskim i że Remigiusz Grzela napisał taki piękny tekst. Zresztą do niego przyszłam z tą prośbą i z pomysłem takim. Także no, jestem szczęśliwa.